Zrobimy sobie dzisiaj takiego jednego wielkiego omleto placka z kapustą kiszoną, z takim miksem i z jajkiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale ja już robiłam takie placki z tym i z tym. Takie małe placki właśnie z kiszonej kapusty. A dzisiaj zrobimy takiego jednego wielkiego placucha i zobaczymy, co będzie. 100 gramów dam tego. I w ogóle to uwielbiam to kupować. Ja to kupuję na Frisco. Nie wiem, czy jest dostępne gdzieś stacjonarnie. Nie widziałam kompletnie jeszcze. A uwielbiam to, bo jak to coś kupicie, to macie surówkę w minutę, bo dodacie do tego sól, pieprz i trochę majonezu albo jogurtu. Trzeba zrobić surówkę, no to nie chce się tak kroić bardzo, więc bardzo to polecam. Ja to kupuję na Frisco, tak jak już mówiłam. Jest z czerwonej kapusty i jest też z białej kapusty. Odsączyłam trochę kapustę kiszoną z wody. Weźmiemy trochę jej i pokroimy ją troszkę drobniej, a resztę odłożymy i zrobimy sobie później może łazanki. 135 gramów kapusty kiszonej nam wyszło. Teraz dodamy do tego sól i pieprz i mąkę. Dobrze, na razie 60 gramów i sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Ja będę robić z tego 2 albo 3 placki, bo chcę, żeby one były w miarę cienkie, bo wtedy po prostu są smaczniejsze, jak ten placek jest cienki, dobrze przyrumieniony. Dodamy więcej mąki. Dodamy jeszcze 30 gramów, żeby było 90. Bardzo ładnie pachnie warzywka, kapusta kiszona. Będzie pysznie. Tak nam to wyszło i powiem wam, ja już sobie tak tutaj skubię, przepyszne, pyszny ten placek. Wrzucam wam tutaj przebitki z nagrywek instagramowych. Przycięłam je, o ile to było możliwe. Ale wiecie, jak jest, kurczę. Instagram jest w pionie, YouTube jest w poziomie, a chcę wam po prostu wrzucać urywki, bo to jest mój dzień. No, więc wygląda to, jak wygląda, ale przepis podlinkuję wam w opisie, calutki. Będę robić takie hot dogi, powiedzmy, z tofu. I tutaj już tofu sobie leżakuje w supermarynacie. Ja wam w opisie dam przepis na to, bo jest przepyszne. A tutaj będę robić taką cebulkę prażoną, bo musi być do hot dogów i będziemy to po prostu zasypywać mąką i odrobiną soli i smażyć na oleju. Ale wygląda, jak wygląda. I w ogóle, jak wy będziecie oglądać ten film wychodzi w moje urodziny. Jak wy to oglądacie, to ja na pewno świetnie się bawię, bo w domu coś przygotowuję. Myślę, że z urodzin też coś fajnego nagram. Poza tym dzisiaj mamy niedzielę i za tydzień w sobotę robię, powiedzmy, coś w stylu imprezy urodzinowej. Zaprosiłam moje dziewczyny. Będzie pyszne jedzonko. Mam nadzieję, że wszyscy będą się dobrze bawić i też nagram z tego film. Nagram przygotowanie. Pokażę wam, jakie jedzonko przygotowuję. Ogarniemy trochę chatę i będzie fajnie. Będzie się tutaj kręciło wokół moich urodzin, bo już nadchodzą, a urodziny... Ja powiem wam, że jak byłam mała, mniejsza może, bo teraz mam 27 lat, będę kończyć. A jak byłam nastolatką, czy tam nawet miałam 20 lat, to urodziny nigdy nie były jakimś takim super mega ważnym świętem. Lubiłam je mieć, wiadomo, ale to nigdy nie było coś takiego wow. Teraz, jak jestem z domu, od kiedy jesteśmy razem, to staram się dla niego przygotowywać super urodziny, bo chcę, żeby wtedy czuł się najbardziej wyjątkowo, ogólnie, żeby się czuł najbardziej wyjątkowo na świecie. Zaraz będę płakać od cebuli. Ale w urodziny to już w ogóle totalnie. No i tak się złożyło, że on robi dokładnie to samo na moje urodziny teraz. Bardzo lubię te moje urodziny, bardzo, bardzo. I teraz jeszcze chciałam właśnie zrobić taką imprezkę, żeby jeszcze bardziej to celebrować, jeszcze bardziej to poczuć, spędzić czas z bliskimi mi osobami, więc super się złożyło, że mam urodziny we wtorek. Wzięłam sobie urlop, żeby mieć długi weekend. Kazałam już dawno dziewczynom zabukować termin na sobotę dla mnie i naprawdę będę płakać. W każdym razie już powoli planuję jedzonko, jakieś picio, jakieś różne tego typu rzeczy, bo chcę, żeby, wiecie,
było pysznie. Jak goście przychodzą, to ja po prostu staram się stawać na wysokości zadania, żeby jedzenie było dobre. Nie będę miała tortu, takiego wiecie, żeby świeczki wbić czy coś w tym stylu. Jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby. Zrobiłam sobie tego burgera ze świeczką i to mi wystarczy. Tortu, nie wiem, ja też nie umiem piec, a nie chce mi się kupować tortu, więc będą po prostu takie moje typowe snaki. Posmażymy trochę, popieczemy. Jakieś boczniaki, of course, muszą być boczniaki. Jakieś coś tam zrobię, może jakieś buły zrobię. Jakby to oglądacie, no to ja już jestem po tej imprezie i mam nadzieję, że było super. Na pewno wleci film. Zrobiłam sobie taką wielką alabułkę hot dog z tofu, z kolesławem, ogórkiem kiszonym, majonez, ketchup i bardzo dobre wyszło. Już kiedyś robiłam hot dogi z tofu, a teraz zrobiłam z takim właśnie kolesławem. I w ogóle muszę się ogarnąć, bo siedzę dzisiaj cały dzień przed kompem tylko. Domo wyszedł ogarniać jakiś prezent dla mnie i ja oczywiście siedzę i tylko się zastanawiam, co to będzie. No i nie wiem, no bo dzisiaj jest niedziela niehandlowa, nie pojechał na pewno do żadnego sklepu kupić niczego, więc nie wiem, co to może będzie. Co jest otwarte w niedzielę niehandlowe, żeby ogarnąć prezent. Nie wiem. Nie będę go wypytywać, bo już go wypytywałam jeden prezent. Chyba wiem, co mi kupił. Wracając do tego hot doga, to jem, bo jestem bardzo głodna. Później zrobię sobie kawę. Mam jakaś taka strasznie śpiąca i znudzona, więc postanowiłam zrobić sobie długi, przyjemny, taki spa czas dla mnie. Wielką pielęgnację. Zaczęłam od wcierki na skórę głowy. Ostatnio trochę o niej zapominam, a bardzo chcę, żeby szybko urosła mi grzywka, bo mnie bardzo męczy, bo nie mogę jej związać w kucyk. Później przeszłam do mojego ulubionego peelingu i zdałam sobie sprawę, że bardzo długo go nie robiłam, a kiedyś robiłam go regularnie 2 razy w tygodniu. Pora do tego wrócić, więc może jakieś mini wyzwanie. Chciałam nałożyć dzisiaj jedną z moich ulubionych maseczek. Zaczęłam od zmycia SPF-a i umycia twarzy moimi ulubionymi produktami. Zdenkowaliśmy mój ulubiony peeling, taką próbkę, którą dostałam przy zamówieniu z Hebe i zdenkowaliśmy maseczkę z Bielendy, którą mam na sobie, a w tej szafce mam 2 kolejne opakowania, więc to jest bardzo dobra maseczka i w sumie peelingi ja wam pokażę, żeby nie być gołosłowną. Proszę bardzo, to są 2. Mam nowe opakowanie i stare opakowanie. To są 2 peelingi, takie same dokładnie. A tutaj mamy 2 dodatkowe opakowania maseczki. Tutaj 3 na dowód zużytej. Po prostu jak mi się jakiś kosmetyk sprawdza, to ja powoli wchodzę w tę fazę w życiu, że nie eksperymentuję bardziej, kiedy coś naprawdę dobrze mi się sprawdza. Dlatego na przykład widzicie u mnie cały czas to, cały czas ten krem z Bielendy. To są po prostu rzeczy, które ze mną są, bo mi się sprawdzają. Później nałożyłam krem pod oczy i mój ulubiony krem nawilżający i poszłam pod długi, ciepły, bardzo relaksujący prysznic z jednym z moich ulubionych żeli pod prysznic z Rossmana. A na końcu umyłam włosy. Ja włosy myję zawsze po prysznicu, nigdy w trakcie, bo myję po prostu głową w dół. Użyłam taki mocno oczyszczający szampon i emolientową odżywkę, a na końcu jeszcze serum. Z racji tego, że mamy dzisiaj niedzielę, jest wieczór, to robimy meal prepa na 2 dni. Przygotuję 2 śniadania, 2 obiady i chyba kolację. Jeszcze się zastanawiam, ale musimy to zrobić, bo przede mną kilka bardzo intensywnych dni w pracy, bo w czwartek o 15 zaczynam urlop. Muszę się ze wszystkim wyrobić, więc nie będzie po prostu jutro czasu na gotowanie, a chcę też dla was nagrywać filmy. No to będzie szalony okres, ale grunt to dobre przygotowanie i dobry plan, bo jak będzie plan, będę się przygotowywać na wszystko, to będzie dobrze. Przede wszystkim musimy robić meal prepy. Teraz zrobimy sobie na 2 dni, a we wtorek po pracy próbuję ugotować więcej obiadów i zrobić kolejnego meal prepa. Myślę, że dobrze to wyjdzie. Dzisiaj w planie na pewno zrobimy twarożek na 2 dni do kanapek. Zrobimy łazanki, bo mamy tę kapustę kiszoną otworzoną. No jeszcze zastanawiam się, co zrobimy na kolację. Na pewno dzisiaj na kolację będzie sałata.
sałatka z burakiem, bo mam bardzo ochotę na buraka. Piłam już dzisiaj sok z buraka i pokazałam wam taki z Daftona z jabłkiem. Piłam go w Kauflandzie. W ostatnim filmie powinniście to widzieć. No i mam nadal po prostu, nie wiem, jak jest zima i jesień, to ja mam taką zmożoną potrzebę buraku w moim życiu. Na Wigilię będę robić na święta znowu moją ukochaną zupkę z buraków, więc trzeba po prostu te buraki uzupełnić. Lecimy z meal prepem. Muszę ugotować resztkę soczewicy, bo zrobię łazanki pół na pół, soczewica i tofu. Meal prep rozpoczęłam od ugotowania soczewicy. Niestety nie miałam żadnej w słoiku czy w puszce, więc musiałam ugotować. Pokroiłam cebulkę oraz pieczarki. Cebulkę pokroiłam w drobną kostkę, a pieczarki w plasterki. Do łazanek najbardziej lubię takie pieczarki albo starte na tarce, albo zblendowane, ale to była bardzo leniwa niedziela i taka totalnie na chillu, więc stwierdziłam, nie, dobra, nie wyciągam blendera, szybko to pokroję. A pieczarki z cebulką podsmażyłam na rozgrzanym oleju. Do pieczarek dodałam soczewicę i też to trochę podsmażyłam, a później wkruszyłam jedną kostkę tofu wędzonego. I tutaj wędzone jest najlepsze. W ogóle wędzone tofu jest 10 na 10. Naturalne jest tylko 9 na 10. Zrobiłam sobie w międzyczasie herbatkę, taką miętową, bo trzeba po prostu się nawadniać. Na tę patelnię dałam sól, pieprz, paprykę słodką i paprykę wędzoną. No, dodałabym jeszcze czosnek, ale mi się skończył. I ciutkę sosu sojowego. Do tego kapusta kiszona. Wszystko wymieszałam. No a kolejny dzień ugotuję makaron. Zrobiłam też śniadanie, takie na dwa dni porządne wielkie śniadanie. Do miski włożyłam dwie kostki chudego twarogu, dodałam trochę jogurtu naturalnego, płynnego i wszystko dokładnie wymieszałam, tak żeby ten twaróg się, no wiecie co zrobił, tak nie wiem jak to powiedzieć, był gładki. Do tego sól, pieprz, cebulka czerwona i szczypiorek, niestety nie miałam rzodkiewki. Taki twarożek jest super. A potem przyszła poranna kolacja. Kolacja to sałatka roszponka, rukola, buraki, ser typu feta, orzechy włoskie, sól, pieprz, trochę soku z cytryny, trochę oleju, kawałek bułki. Mam taką potrzebę buraków, że nie wiem, co się ze mną dzieje, potrzebuję buraków. Zamówiłam sobie właśnie dwie butelki zakwasu z buraków, z zakwasowni, bo jest darmowa dostawa i już bym chciała, żeby przyszło.